Fiu, fiu, fiu. Ogromne pieniądze weszły. Dzięki ogromne dla każdego wpłacającego. Świetnie się bawiłem. Mam nadzieję, że wy wszyscy również. Kangurek KO już za nami. Naprawdę dziękujemy bardzo Rytin i Martinsowi za pokazanie nam wszelkich technik i tajemnic tej gry. Oraz generalnie dziękujemy Rytin za wszelkie rany na evencie, były bodajże 3. Następny w kolejce jest Xon z Gunvolt Chronicles Luminous Avenger. A mój czas jako czytacza donacji niestety się kończy. Także ja już oddaję głos komuś, kogo mieliście już ogromną przyjemność usłyszeć na tym evencie, ponieważ prezentował nam zarówno wyścig w Bloodstained, jak i jakby solo run w innym Bloodstained. Także ja byłem Franzola, żegnam się z wami, dzięki wielkie jeszcze raz za wszelkie donacje, a następny w kolejce jest Heno. Okej, Franzolo się z wami pożegnał, a na ten czas wchodzę ja, Henoch. Będę czytał dla was donacje przez następne kilka ranów i życzę wszystkim dobrej zabawy.
Cześć, ja jestem Xona, to jest gra Gunvolt Chronicles Luminous Avengers EX. Lub jak kto woli japońską nazwę, The Out of Gunvolt, White Steel. Czas się zacznie, kiedy wcisnę save'a, czyli za jakieś 3, 2, 1. Szybki przygotowanie tego, więc tak. Gra wyszła od studia Inti Creates, które jest znane z bardzo dobrych tytułów gier platformowych. Przez was może być znana z serii Blue Stain Curse of the Moon, jedynki i dwójki. Jest ich główną flagową serią. Jeśli chodzi o techniki wykorzystywania w ranie, to będzie w większości pomniejsze glitche typu przeskakiwanie przez przeciwników, co przed chwilą wykonałem. Będzie jeden wielki glitch związany z Infinity Dashem. Poza tym na bossach będę w większości wykonywał szybkie kille na nich. No i to chyba tyle pod względem technicznym rana. Na tego bossa trzeba aktywować szybko tak zwanego SP skilla, którego możemy użyć raz podczas fragmentu stage'a. Jeżeli teraz bym tego nie użył, to boss dążyłby wrócić z powrotem do maszyny i musiałbym jeszcze raz maszynę zbić w drogę. I jak co, on nie był głównym bossem. Bossowie mają pasek zdrowia składający się z trzech segmentów, praktycznie dzielonych na fazy. W każdej fazie bossowie wykonują inne ataki. A ten boss, zwykły boss intro stage'a. Mimo tego, że mi średnio wychodzi teraz. Robię swoje. Bardzo średnio mi poszło. Czy mógłbym się na chwilę wtrącić? Dajesz. Dziękuję bardzo, a więc mamy donację od Rufusa, poborcy podatkowego, na kwotę 5 zł, który mówi, a właściwie stwierdza, że w tej wiosce są za małe podatki. Więc myślę, że gdybyśmy tak zebrali troszeczkę więcej tych piątek, to możemy uwolnić nasz stream od wściekłych poborców podatkowych. Wracając, czemu zaczynamy od tego bossa? Ponieważ idziemy drogą słabości. A reszta stage'y nie ma sensu, żeby zacząć ich od pierwszych, ponieważ pozostałe stage'y mają mini-bossa. I przez to, że nie dysponujemy żadną bronią, będzie bardzo długo trwało. I wracając, każdy mini-boss ma też własną słabość, co będzie też widziane. Ale minus jest taki, że boss, od którego zaczynam, w drugiej fazie może wykonać atak, źle to zrobiłem, który sam siebie może mi zjeść nawet do 20 sekund. I dalsza szansa na to, że to wykona, to jest 1/3 podczas drugiej fazy. Dysponuję wtedy 3 atakami. Co tu jeszcze mówić, bo próbuję się trochę skupić, ale jednocześnie, żeby dla was coś skomentować, bardzo szczerze mi to poszło. Gra jest trzecim tytułem z głównej serii Gunvoltów, mimo tego, że postacie z tej serii pojawiają się w innych grach, które albo zrobiło Inti, albo współpracowało w tworzeniu. Bo Inti ma tendencję do robienia crossoveru z własnymi postaciami. Żeby za bardzo nie mówić o fabule, główny protagonista nazywa się Kopen i jest cyborgiem, ma około 117 lat. Więc się nie dziwcie, jak niektóre rzeczy zobaczycie. Uwaga, zaczyna się bardzo zła faza. Właśnie wykonał najlepszy możliwy pattern. Chyba już tego nie czuję. Dostaliśmy bardzo dobre RNG.
nie wykonał tego ataku. W tej chwili będę musiał go troszeczkę obić i szybko wykonać swój specjalny atak, bo w drugiej części jest nieśmiertelny. Jeżeli nie zrobiłby tego teraz, znowu by zrobił wokół siebie tarczę, która sprawia, że nietykalny. A teraz się zaczyna przyjemniejsza część rana. Muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo dobrym czasem. Jest szansa, że ten raund będzie PB. Niestety muszę smutną rzecz powiedzieć, że dzisiaj przez streamem zrobiłem jednego rana i pobiłem swoje PB o lekko ponad 40 sekund. Co mnie bardzo zdziwiło. I zasmuciło, bo tego nie nagrałem. Jest piękny czas. Nadrobiłem stage'a, który mi bardzo średnio... intro stage'a, który mi bardzo średnio poszedł. Aha, dostałem głupawki. Zapomniałem, który przycisk wcisnąć. Przepraszam. A więc tak, teraz zademonstruję pierwszą broń, która w angielskiej wersji nazywa się Foton Detonator. Jest to po prostu bombka, której używał tamten przeciwnik. Ile tu zrobiłem? Odbiłem się od świerszcza. Hup. O nie, dobra. Na tym korytarzu stali przeciwnicy. Przez to, że strzelałem po suficie bombami, oni zostali zabici. Teraz... nie wyszło mi za pierwszym razem. Nie wyszło mi za drugim, nerwy, przepraszam. Dobra. O, to jest największy glitch, że Infinite Dash. Chyba, że się go zepsuje, tak jak to zrobiłem teraz. Ale już kij z nim. Teraz spróbuję go wykonać jeszcze raz, bo będzie kolejne miejsce, w którym się go wykonuje. Teraz będzie bardzo cienki hitbox. Uwaga. Ach. Nie wychodzi mi to dzisiaj. Dobra. Nie, jeżeli raz się go... przeskoczę z niego. Tutaj znowu bardzo ciasne okienko. Jeżeli się raz go tam nie wykona, to się nie opłaca go męczyć. Potem, jak widzicie, będzie bardzo dużo fragmentów w grze, gdzie kamera nie będzie nadążała za naszą postacią. O, ja to zrobiłem. Okej. Okay. Przez to, że glitchy mi nie wyszły, jestem stratny jakieś 12 sekund. A bro, technika na tego bossa. Jak ktoś zauważył, ja potrafię stąpnąć, to wszędzie też zadaję damage. I ktoś na Discordzie zauważył parę miesięcy temu, że to jest wyliczone w ten sposób. Jeżeli stąpniemy w bossa i użyjemy na nim jego słabości, to w trzech cyklach możemy zbić mu jeden fragment zdrowia. Jeżeli mi się nie uda stąpnąć na niego, to będę musiał wykonać 4 cykle. Teraz wykonam swój F-Fata, który jest prosty do ominięcia i będzie mi wstyd, jeżeli w niego wpadnę. Nie wpadłem. O, chyba mi nie wyszło. Tak, nie wyszło mi. Na następnym stage'u znowu będę wykonywał Glitch z Infinite Dashem. Tylko trzeba wiedzieć, że tego glitcha można aktywować na bardzo wiele sposobów w tej grze. Wielu z nich nie użyję w ranie. Chyba 32. Teraz zobaczycie, jaki ten tutaj w sposób wykonam. Nie mogę odbić się od prawej strony ekranu, ponieważ ktoś w lenia prawdopodobnie zauważył, że można glitchować tego dasha
i zrobili tak, że jeżeli uderzę w bok ekranu, nawet jak tam nie ma ściany, to odbije się od niej. Jeżeli się odbije, jak zauważycie, w lewym dolnym ekranu, ikonki pocisku. Jeden pocisk jest zjadany za jednego dasza. A jeżeli odbije się od ściany, to mi załaduje do pełna pociski. Glitch Infinite Dashem polega na tym, że odnawiamy pociski w momencie, kiedy... Przepraszam. Musimy zmusić grę do tego, żeby obładowała nam pociski i żebyśmy nie byli zestanowani przez ten czas, kiedy one są odładowane, żeby mogli się ruszać, bo wtedy, jeżeli wykonamy dasha, pociski nadal się odładowują i możemy przez to daszować nieskończoność, dopóki od czegoś się nie odbijemy lub nie otrzymamy na ziemi. Jako trochę wytłumaczyć, ale w praktyce to nie jest takie ciężkie, jeżeli się tajmuje dobrze rzeczy. A tutaj drugi boss. Trochę nadrobiłem czas. Tutaj też jest trochę bazowany na RNG, bo jest parę ataków, które nie chcę, żeby wykonał. Bardzo źle to zrobiłem. Aha, nie jest dobrze. I ten boss ma bardzo fajny myk. W trzeciej fazie ma bardzo dużo defa. Ale da się na nie wykonać quick killa. Nie mogę zbić go do trzeciego segmentu, bo jak jest w trzecim segmencie, będzie miał już bardzo ogromną liczbę odporności. Sami to zresztą zobaczycie, jak będę go obijał jego słabością, jak mało obrywa. I tutaj, jeżeli mi się uda, to ten fragment będzie bardzo ładnie wyglądał. Już. Próbuję to odratować. O nie. Zginąłem. Zostanę wskrzeszony. Ale już na samym pasku, ostatnim pasku zdrowia. Trochę wstyd. Dosłownie. No cóż. Muszę przyznać, że się trochę denerwuję. Mi to nie wyszło, ale czas niezły. Minuta 48, najszybciej jak dałem, to miałem minutę 40. O dziwo, nie poszło źle. Teraz idziemy do centrum medycznego i widzieliście, miałem tylko ten stage do wyboru. Ma to wyjaśnienie fabularne, ale spróbuję tego nie powiedzieć. I dostaliśmy broń po tym bossie, która jest bardzo fajna, ponieważ jest... Ona... Powalnia grę. Użycie jej, wyliczone przez jednego z naszej ekipy na Discordzie, wychodzi na to, że kiedy użyje tej broni, to traci około 4 klatki. Nienawidzę tego korytarza. O nie. Okej. Jak zresztą zauważycie, kiedy dojdę do checkpointa, moje pociski zostają odnowione, więc czasem nie muszę nawet odładowywać. Teraz będzie najszybszy boss w świecie, to druga forma bossa z intro stage'a. Za wcześnie wcisnąłem. Zobaczycie zaraz, jeżeli mi RNG dopisze trochę. O nie! To jest ten jeden atak, który nie chciałem, żeby wykonała. Ponieważ nie dość, że resetuje taga, którego na niej robię, to jeszcze ma poprzedniego klatki nieśmiertelności. To jest jeden atak, który nie chcemy, żeby wykonała. No i proszę, nie było źle. Powinno być poniżej pół minuty. Taki standard ostatnio wyrobiłem na tym stage'u. Czy mógłbym się na chwilę wtrącić? Dajesz. To bardzo dobrze, ponieważ widzę, że mamy troszeczkę nowych osób, więc przydałoby się przypomnieć, na co tak naprawdę zbieramy te wszystkie pieniądze. W tym roku współpracujemy, w sumie na tym evencie, współpracujemy ze Szlachetną Paczką, a pieniądze zbieramy konkretnie dla pana Bogdana. Jestem ciepłym i silnym człowiekiem, którego już w latach młodzieńczych dotknęła choroba i niepełnosprawność. Przez całe życie nie powstrzymywało go to przed podróżowaniem, pracą i nauką. Kilka ostatnich lat jest dla pana Bogdana bardzo trudne. Nie jest w stanie samodzielnie chodzić, przez co spędza dni samotnie w domu. Utrzymuje się z zasiłku
i emerytury, więc na życie zostaje mu tylko 411 zł. I naszym celem jest zapewnić mu jakieś podstawowe środki do życia, zapewnić jakąś pomoc w postaci lodówki czy kuchenki, aby mógł przyrządzać sobie jedzenie. Dobrze, dziękuję. Za tym bossem była sztuczka, że trzeba było go zaspamować, że w pewien sposób jego słabością ją bardzo szybko umiera. A propos tych drzwi, one są przeklęte. Trzeba do nich bardzo szybko zejść, zanim się zrespią poza ekranem, ponieważ nigdy tej grze nie respią się, kiedy wejdziemy w miejsce, gdzie oni powinni. Oni się respią kawałek za ekranem. Jeżeli się nie pośpieszę zniszczyć tamtej maszyny, która otwiera drzwi, to ona się schowa i będzie krążyła. I wtedy RNG zadecyduje od tego, gdzie się respi. Za pierwszym razem respi się zawsze w tym samym miejscu, a z każdym następnym jest losowy. No teraz będzie śmieszny fragment. Tu. No, a nie, chyba dość źle się odbiłem. To nie. Teraz tu trzeba zeskoczyć swobodnie. Teraz tu. Tutaj spokojnie przejdę górą. Pokrótce z tego, co było wcześniej. I do końca. I teraz będzie mój ulubiony boss w grze. I on jest głównym powodem, dlaczego zmieniłem wersję gry na japońską. Zaraz usłyszycie, co on mówi podczas wykonywania swojego specjalnego ataku. Ale najpierw wykonanie Kuskila. Jeżeli mi się poszczęści, nie użyję ataku, podczas którego ma klatki niespecjalności. Nie użył go. Teraz słuchajcie tego. Jojo fani, łączmy się. O nie, troszeczkę za wolno spamiłem przyciskiem. Zwykle nie jest w stanie przeskoczyć na drugą stronę. A teraz, moi drodzy, będzie moim zdaniem najgorszy stage w grze. Ponieważ, szczerze mówiąc, mogę na niej zginąć. Warunek tego stage'a jest taki, że powinniśmy jechać windą, która będzie przez większość stage'a, ale my tę windę zignorujemy i polecimy bez niej. I minus jest taki, że jak nie jedziesz windą, to masz pod sobą przez pół stage'a przepaść. Więc teraz się mogę trochę skupić. Jeżeli jest coś do czytania, to w tym momencie najlepszy czas. O nie. Owo. Pojedę atem za chwilę za punktem. Teraz tutaj zaszować, nie mogę się odbić do tego. Chyba pójdą tu. O nie. Teraz tu będzie to prawo. Nie chciałem oberwać od niego. Zmieniamy broń. Nie zdążyłem skancelować dasza. Tutaj będzie alarm. Jak założycie pierwszy alarm, można zniszczyć, ten też można zniszczyć. I zaraz wam pokażę glitcha, którego można wykonać tylko z jakiegoś powodu w tym momencie w grze. Mianowicie, jak założycie, na końcu każdego poziomu jest taki coś do zniszczenia. I tu mogę zacząć strzelać pociskami, żeby zniszczyć to, zanim drzwi się zamkną. Dopóki drzwi się zamkną, nie mogę się ruszyć. I w tym miejscu w grze można zniszczyć drzwi, zanim teoretycznie to się zamknie, a w każdym innym to już, tego już nie da wykonać. Drzwi będą po prostu nietykalne podczas tego. Jakiś błąd w kodzie to musi być. Uwaga, najgorszy moment w grze. Dobra, poszedłem bezpiecznie. Mógłbym do samego dołu poczekać. To było trochę ryzykowne. Uwaga! Odbiłem się, nie spadnę. Najgorszy moment za nami. Być może to tamta śmierć była moją pierwszą jedyną. I na tym bossie też się da wykonać quick killa. Nie tylko quick killa. Można go zabić, zanim zdąży wykonać swój specjalny atak. Tylko trzeba bardzo delikatnie to zrobić.
O nie. Uwaga. Poczekam chwilę, nie martwcie się. Musiałem to zrobić dla pewności. Bo chcę wam to pokazać. Widzicie, bo z tej chwili wyrzuciłby nam ekran ze swoim SP skillem i przez to, że zabiłem go w ten sposób, nie zdążył tego zrobić, co ratuje około 10 sekund. A mix jego słabością jest taki, że ta broń działa bardzo dziwnie. Jeżeli strzela na ziemi, to on obrywa dwoma pociskami. Jeżeli strzela w powietrzu, zwykle obrywa jednym. To jest ostatni z stage, gdzie wykonuję Infinite Dasha i on powinien mi wyjść, bo jest dość dobry, łatwy do wykonania. I wykonam go jeszcze inną metodą niż poprzednio. O nie, zepsułem. Bo nie mógł tego zrobić. O nie, ale byłby wstyd. Mhm. O nie, moje ręce. Okej, weszło. Wybaczcie mi, troszeczkę mi ręce drżą i nie jestem w stanie tym palcem, którym zawsze wciskam, tak szybko wciskać tego przycisku do dasza. To trzeba bardzo szybko zrobić, bo inaczej, jeżeli się nie pośpieszę, to mi się odładują pociski i glitch przestanie działać. Teraz tu szybki myk. Zmieniam broń. Wracamy do poprzedniej, bo tu też znowu będzie ten śmieszny laser. A, bo z tego szczerze, że tym śmieszniejsze, że da się na nim wykonać najszybszego quick killa ze wszystkich bossów. Jeżeli się odpowiednio zmanipuluje jego patternami, o ile to zrobiłem. Większość patternów bossów można manipulować. Ja potrafię wykonać manipulacje na co najmniej 4 bossach w tej grze. Reszta jest lekko losowa. Ale ten boss działa dosłownie od tego, jak stoimy i co robimy. Zaraz zobaczycie, co z nim zrobię. I już nie wyszło. Gdyby boss wykonał inny ruch, to by zrobił coś innego niż to, co teraz zrobi. Bo to, co teraz robi, wykonuje za każdym razem, jeżeli wykona ten ruch. To jest bardzo ciężki przeciwnik, nie powiecie? I był sobie boss. Minuta 54. Nie jest to zły wynik, ale potrafię szybciej. Głównie przez to, że 4 razy podchodziłem do najbliższa. Teraz zmieniamy broń na broń tego bossa, który zobaczyliśmy i to będzie, no, boss pomiędzy stage'ami. Uwaga! O nie. Trochę zapa, okej. Już mi trochę nie wyszło, bo nie powinienem wtedy spać. Teraz nie wyjdzie równo. Ta umiejętność właśnie zjada mi całe HP, jakbyście zauważyli. Ale już jest po bossie. Ta umiejętność przydaje się w wielu miejscach na ranie. Ja jej nie stosuję zawsze, ponieważ jest ryzykowna. Ona mi zjada zdrowie do jednego punktu. Jeżeli oberwę przy ostatnich bossach, którzy władają prądem, a prąd penetruje
i pancerz naszego protagonisty, przez to nie będę mógł się wywinąć, tak jak przy większości momentów, gdzie zamiast oberwać, teraz trzeba podnieść. A tutaj się pozwolę oberwać. Trochę słabo. To jest praktycznie final stage. Jest powtórka z poprzedniego stage'a, jeżeli ktoś poznaje, i to też wyjaśnione popularnie. Ale postaram się tego nie mówić. O nie, nie trafiłem niestety. Tego też się zrobiłem, ale dobra. Dobra. Tu będzie kolega. Już nie ma kolegi. No nie chciałem tego zrobić. Nie chciałem oberwać od niego, ale dobra. Tu powinno już być bezpiecznie. Nie starczyło mi pocisków. Muszę cofnąć się. Okej, to jest ten fragment. Uwaga, najbardziej ryski fragment na całym stage'u. Mnóstwo lasteru. I już koniec. Teraz będzie trzecia forma bossa z intro stage'a. I teraz uwaga. Siup. Nie umarłem. Niestety. To trzeba uważać. Jest dość potężny w tej formie. Może spamić cały czas tym jednym atakiem, którego nie chcę, żeby wykonał. Uwaga, wykonuję swój ostatni specjalny atak, który muszę niestety uniknąć. Podczas wykonywania go jest nietykalny. Jak widzicie, mogę się odbić od boku ekranu, mimo tego, że tam nic nie ma. O nie! Dwa. Ajajaj! I w tym momencie przechodzimy do rewanży. Już się skończyły normalne stage, teraz będą tylko stage rewanżowe. Nie jest nawet źle czasem. Na końcu tego stage'a będą flashbacki z Metroida. Tak tylko ostrzegam. Jakby to nie odpowie na pytanie, czym to będzie. Ponieważ to była. I Inti na szczęście zrobiło to, że można wcześniej skipnąć tego bossa niż pozostałych, bo nie trzeba oglądać animacji jego umierania, bo to jest fabularne. O nie. Uff, prawie bym wpadł. Tego bossa też się da manipulować. Zwykle pojawia się... Ojej. Dobra. Mam nadzieję, że teraz mi się uda poprawnie zademonstrować, jak się walczy z następnym bossem. Okej. Ojej. Uwaga! Ładuj to. Czy mogłabyś mnie wtrącić? To bardzo dobrze, ponieważ mamy donację od Rydin na kwotę 80 zł z komentarzem: śmieszna liczba, komedia, zabawa, w ogóle wypas. I tym samym osiągamy 4200 zł na obecnym evencie. とっておきや。グラビドン。グ
Uwaga, muszę się skupić. O nie. Nie wyszło mi to. Dobra. Niestety. Okej. Nie było najgorzej. No w sumie teoretycznie wyszło, ale nie aż tak bardzo, jakbym chciał, żeby wyszło. Teraz wrócimy do bossa, którym walczyliśmy jako pierwszym. Wtedy nie mieliśmy jego słabości, ale zobaczycie, jak banalnie prosty jestem boss z jego słabością. Patrzcie teraz, on ma sobie pancerz i robi sobie tarczę. On bardzo lubi swoją tarczę. Miał sobie tarczę. Mimo to jest trochę niedociągnięcie ze strony Inti, ponieważ na ekranie SP Skilla nadal ma tą tarczę. Dobra, gin kolego, jeszcze nie ma, przechodzimy do flashbacku z Metroida. Dlatego bossa też jest pewna sztuczka, ponieważ po pierwszej swojej fazie nakłada na siebie tarczę. Jeżeli uda mi się wykonać to, co chcę zrobić wystarczająco szybko, to te tarczy nie nałożę. A zaraz się przekonamy. Chyba nawet w moim PB nie mam tej sztuczki starczą dobrze wykonaną, mimo to na próbach udało mi się to robić. Udało mi się. Brawa dla mnie. To jest... musi być perfekcyjnie wyliczone. Ja mam na to chyba sekundę lub dwie, żeby to zrobić dobrze. Ponieważ jeżeli boss by skończył wykonywać swój pierwszy atak, to by te tarcze na siebie nałożył. Z jakiegoś powodu, jeżeli zdejmiemy mu pierwszy fragment zdrowia, kiedy wykonuje jeszcze pierwszy atak, to te tarcze nie nakłada. Teraz pozostali bossowie i final boss. Znowu boss, którego zabiję w sekundę. Oczywiście ona robi tutaj swoją pokazówkę i już pokazuje, że podczas pokazówki jest nietykalna, ale mogę zrobić tak. Mogę oberwać, ale to nic wielkiego. I idzie, ja już się szukuję następnego, ja z tobą nawet nie walczyłem. Znowu spróbuję skipnąć SP skill następnego bossa, bo teraz idziemy do tego niebieskiego, którego na Discordzie Gunvoltowym żartobliwie nazywamy Sonic Manem. Nie rób tego! Ojej. Nie robisz tego. Stój grzecznie jak stoić. Ojej, muszę teraz uważać. O nie. Udało mi się, okej. Chwila zwłoki i zdążyłby wykonać swój atak. Czy jednak nie zobaczycie, jak wygląda na jego specjalny atak? Nie tym razem, nie u mnie. Przechodzimy do typa, co robi za Warudo. Oj, za wcześnie, przepraszam. Jeżeli mi się poszczęści, to znowu nie wykona ataku, to tak, który jest nietykalny. Mogę oberwać, ale co mi tam po tym... Nie miałeś tego zrobić, to przepraszam, to było nowe. Nigdy mi tak nie zrobił. Nie wiem, co zrobiłem, żeby to striggerowało. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że z tego miejsca odskoczył w lewo. No i teraz fajny boss. Powiem wam, że nawet nie jest źle w czasem. Ale PB to nie będzie. O nie. Okej.
Długa droga w życiu. I bossem jest, jak są tu osoby, które grały pierwszego Gunvolta, to go poznają. Był final bossem pierwszego Gunvolta. Nazywa się Asimov. I włada prądem. Tutaj można skipnąć jego specjalny atak, wykonując własny. To jest nawiązanie do tego, że Koppen już kiedyś z nim walczył i oberwał tym atakiem. I dzięki temu można go przerwać. Był sobie boss. Teraz jego druga forma, tak zwana ostateczna. Które słabością są bomby. I mogę nawet na nie zginąć, to mogę powiedzieć. O nie. Jakie ataki wykonuje, można poznać po tym, co mówi. Ja się głównie tym kieruję. Ma inne voice line'y na każdy atak. Bardzo nie lubię tego ataku. Teraz jego specjalny atak. Jak już zawczasu mówię, czas będzie, kiedy zbije bossowi zdrowie do zera. Tak zawczasu. Uwaga, ten atak ma do siebie randomowość. Teraz ta otworzy kulkę. Kulka, jak będzie latała po ekranie, będzie latała z losowej strony. Może polecieć teraz. Na mnie niestety poleciała, a mogła polecieć na drugą stronę. Tak, dla bezpieczeństwa. No nie, a nieważne, mogą uderzać. Czas! Nieźle. Czy można mi powiedzieć, czy mi zostało jeszcze trochę czasu? Halo? Jeszcze chwilę. A! To mogę pokazać dodatkowego bossa z DLC. Może chwilę mi to zajmie. Użyję do tego swojego wymaksowanego konta, ponieważ zobaczycie temu. Boss jest czymś ponad. Jest to boss DLC, jest czwartą formą bossa z intro stage'a. To musimy ominąć napisy. Mówiłem, użyję swojego domyślnego konta, które mam wymaksowane i idziemy z dodatkowym bossem. Jest to postgame'owy boss. Mimo tego, że mam go odblokowanego od samego początku, to tylko samobójca się na niego ubierze. Od razu mówię, on nie ma słabości. Pamiętacie to miejsce, przed chwilą to byłem. O nie. To jest nowe. Było to szybciej wykonane niż myślałem, ała.
i prawdziwa zabawa zacznie się, jak ściągnę mu całe zdrowie. Się zaczęła prawdziwa zabawa. Ja nie będę próbował tego unikać, ja go spróbuję zaspamować. Unikanie tego to nie jest coś, co bym chciał zrobić. Nie jestem aż takim fanem trudnych gier. O nie, zdążyła się wyleczyć. Przepraszam. Wyleczyła się do pełna jest, co? Bardzo uczciwy bot o fajnym poziomie trudności. Powinno być dobrze. I to był dodatkowy boss. Zadałem do niego rangę S+, bo samo pokonanie go jest ciężkie. I to by było na wszystko ode mnie. Dziękuję za uwagę. Kończę swojego streama. Na razie.